Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Andy i witam Was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku rozmawiamy sobie o podsumowaniu moich wakacji w tym roku, czyli podsumowanie wakacji 2023. Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym niezabawnym odcinku porozmawiamy sobie o podsumowaniu moich wakacji 2023. Także zapraszam Was do oglądania. Więc moje wakacje 2023 minęły bardzo szybko. Nie mówię, że nie, bo bardzo szybko mi minęły. I powinniście zapytać zaraz w komentarzach, co ja w ogóle robiłem właśnie na wakacjach. Otóż wam już odpowiadając, robiłem wiele rzeczy, na przykład jeździłem do Wasilkowa, do Choroszczy, oczywiście na plażę, no i pracowałem. Pracowałem przez całe jakie wakacje i przez to dużo zrobiłem na swoje tam wydatki. Nie mówiąc, że nie, tak? Jeszcze spotykałem się z moimi przyjaciółmi i z dziewczyną. Nie mówię, że nie, bo się widzieliśmy. No, także takie są moje wakacje. Były. I co jeszcze mogę powiedzieć? Dla mnie te wakacje minęły bardzo szybko, tak jak już wam wcześniej mówiłem. No i to chyba na tyle, co wam do powiedzenia mam. Więc jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków nietypowych, to zapraszam was do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i dzwoneczka, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie.